To co, płyniemy? Witam Was tutaj, cześć i czem, Awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z okiem Awizynosza. Przed Wami prom Dudek, który aktualnie łączy Białękę z Bielanami. Jak przed laty w podobnej lokalizacji prom Turkawka, który łączył Białękę z Łomiankami. A jak to dokładnie wygląda, bo ponownie wróciła ta przeprawa, ale to trochę inaczej. O tym jak zawsze Jakub Sykut. Witam serdecznie, znajdujemy się w Parku Mocińskim. Za mną spokojnym nurtem płynie Wisła. Aby dostać się na drugi brzeg, możemy skorzystać z darmowego promu Dudka. Wykonuje on dwa wahadła na godzinę w tygodniu, za to w soboty, niedzielę i święta są to trzy wahadła tam i z powrotem. Na pokład zmieści się 10 pasażerów. Oczywiście możemy zabrać ze sobą rowery. Prom Dudek kursuje od Tarchomina, mniej więcej na wysokości ulicy Hanki Ordonówny, do właśnie tego miejsca, czyli Parku Mocińskiego. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, tak ten właśnie prom w tym miejscu pływa. Zobaczcie też dokładnie skąd on wypływa w tym miejscu. To nie jest obok samej przystani nowo wybudowanej z betonu i schodników, tylko kawałek dalej na elemencie, gdzie jest trochę więcej plaży. Jest to oczywiście związane z tym, że sam statek jest bardzo mało zanurzony, nie ma długiego pomostu i trzeba do niego najlepiej podejść blisko i zrobić jeden większy krok. Choć w teorii jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, i na spokojnie mogą z niego korzystać, ale mimo wszystko bierzcie pod uwagę, że jednak to jest przeprawa promowa, jest to bardzo mała jednostka pływająca i nie wszystko jest oczywiście możliwe w każdych warunkach. Ale dobrze, przejdźmy do tego, właściwie co to jest za pojazd. Na potrzeby przeprawy wybudowana została nowa, w pełni funkcjonalna jednostka pod banderą dzielnicy Wisła. Dudek to 12-osobowa katamara o długości 11 metrów i szerokości 3 metrów. Można zabrać na pokład 10 pasażerów i 2 członków załogi. Waży 4 tony, jest napędzane silnikiem o mocy 115 koni mechanicznych. Statek ma połączone równolegle 2 kadłuby oraz niewielkie zanurzenie 0,25 metra. To jest bardzo małe zanurzenie, a jest to niezbędne w tym miejscu, bo dzięki temu może pływać przy niskim stanie rzeki, co oczywiście w ostatnich latach jest dosyć powtarzane. No i najważniejsze, niski poziom rzeki w tym miejscu akurat jest dosyć dużym utrudnieniem, o czym powiemy później, dlaczego promu nie było ponownie Turkawka. Na 30 metrach kwadratowych pokładu przygotowano wygodne siedziska oraz staki rowerowe. Miejsca siedzące dla pasażerów Dudka są zadaszone. Można też zabrać na pokład psa. Umieszczona na rufie kabina przeznaczona jest dla kapitana i marynarza. Na dziobie statku jest zamontowany mechaniczny trap ułatwiający wejście i zejście z pokładu. Sam prom jest realizowany w ramach Zarządu Zieleni, został zrealizowane to przedsięwzięcie w ramach Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy i działa od 1 maja już do 31 sierpnia, od godziny 10 do godziny 19, a w czerwcu i lipcu w dłuższe dni nawet do godziny 20. W tygodniu robi 2 wahadła tam i z powrotem w ciągu godziny, w weekendy nawet 3 wahadła tam i z powrotem, w weekendy mam na myśli soboty, niedzielę i święta. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego promu. Dokładny rozkład jazdy będziecie mogli znaleźć niedługo na moim Facebooku, Instagramie i takie tam. No i oczywiście w filmie zobaczycie też sam rozkład jazdy przy bezpośrednio przystaniach. Wam pokażę to na zdjęciach, abyście mogli zobaczyć, bo zwróciłem uwagę, że w internecie mało jest tych rozkładów jazdy, przynajmniej jak nagrywałem ten jeszcze film. Mało kto umieścił rozkład jazdy z jednej i z drugiej strony, i z Nowodworów, i z Młocin. No to jest chyba jednak dosyć ważna informacja dla Was. Następnie powiem bardzo ciekawostek na samego promu. Co możemy w nim zobaczyć? No, pomijając tę przestrzeń, to są bardzo ładne widoki. Jesteśmy blisko nad wodą, więc naprawdę całkiem dużo ciekawych rzeczy można zobaczyć. Jakieś kłody pływające, ptaki, nawet ryby jak podpływają, chociaż do statku raczej nie podpłyną. Ale takie rzeczy. Oczywiście nie tylko i wyłącznie sam prom jest realizowany w ramach tego całego projektu. Dodatkowo operator Dejsów ma zorganizować 4 spływy kajakowe, zapewnienie im 15 kajaków jedno- lub dwuosobowych na każdy spływ na trasie plaża Rusałka Modlin lub po kanale Żrańskim na trasie Port Żrański Nieporęt. Szczegóły planowanych spływów będzie można zobaczyć na stronie na Facebooku dzielnicy Wisła. Także tak mniej więcej wygląda ten prom, jeżeli chodzi o część dotyczną. A teraz czas na ciekawostkę. Poprzedni prom obejmował trasę między
Tarchominem, a Łomiankami. Był zorganizowany z warszawskiego transportu publicznego. Aktualnie prom Dudek zorganizowany jest z budżetu obywatelskiego. Do tego momentu skorzystało ze wszystkich rejsów około 1 300 000 osób. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Zanim dokładnie zaczniecie odlatywać 1 300 000 osób, Sykut tutaj się lekko pomylił, 1 300 000 osób skorzystało aktualnie do dnia dzisiejszego, do początku tego sezonu, ze wszystkich przepraw promowych do rozpoczęcia tego nowego roku. Także taka tutaj woli uściślenia. Natomiast zwróćcie uwagę, gdzie był stary prom. Pływał Turkawka, Łomianki, Nowodwory. I przystań Łomianki cały czas istnieje i możecie ją zobaczyć na mapach i na miejscu. Tutaj. W tym miejscu pierwotnie dopływał prom. Bardzo krótka trasa, jak widzicie, nie tak długa jak teraz, który płynie bezpośrednio do Parku Mocińskiego. Aktualna trasa jest wydłużona przez to, że po prostu tu nie ma miejsca w Warszawie i musi dopłynąć do miejsca, gdzie można spokojnie przycumować i nie wypływając poza granice Warszawy, bo oczywiście to jest jeden z elementów budżetu obywatelskiego, bo to jest realizowane w ramach Warszawy, nie w ramach całego Mazowsza. Także tak, faktycznie ten prom płynie inaczej. I czemu nie mamy Turkawki? Już wam tłumaczę. Turkawka była bardzo dobrym promem, choć 4 lata temu zniknęła z map Warszawy. Ja i większość mieszkańców Białęki bardzo czekaliśmy, aż ponownie wróci. Jednakże w kolejnych przetargach realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego nie było zbytnio osób chętnych lub było to zbyt dużo ponad budżetem na realizację tego promu. Czemu? Ponieważ tutaj sam prom musi być bardzo mało zanurzony, bo są tutaj trudne miejsca do pływania, jak i same przystanie są dosyć nisko zawieszone, więc po prostu nie da się tutaj wpłynąć większym statkiem. Dlatego te promy nie były realizowane. To, że się udało to zrobić w ramach budżetu obywatelskiego, to tylko i wyłącznie bym powiedział do cud. I bardzo dobrze, że się jednak udało to zrealizować i ten prom w tym miejscu pływa. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, jak i również mieszkańcy. Sam przepłynąłem w jedną i w drugą stronę i nagrywając ten film widziałem, że ten prom nie pływa pusty. Dużo osób z niego korzysta. W jedną, w drugą, w trzecią stronę ludzie korzystają, pływają, chcą z niego skorzystać i nawet czasami są kolejki, ludzie nie mieszczą się już bezpośrednio i nie mogą przepłynąć w dwie strony. Sam byłem bezpośrednio tutaj jeszcze przed całą burzą, więc chwilę później zostało to zatrzymane, bo rejsy są oczywiście wykonywane przy dobrych warunkach pogodowych. Jeżeli jest burza, sztorm, oczywiście prom zatrzymuje się na jednym z krańców, nie pamiętam tylko na którym, i wtedy tam sobie cumuje i czeka, aż wszystko przejdzie na następny zazwyczaj już dzień. Wtedy się już tam nic nie dzieje. Na samym promie są dwie osoby, odbywają bezpośrednio z załogi. Jest oczywiście kapitan i osoba zajmująca się pozostałymi elementami, które możemy zobaczyć. No i oczywiście też pomoże przy robieniu zdjęć, jeżeli potrzebujecie. Sam prom bym powiedział, że jest dosyć ciekawym miejscem. Patrząc oczywiście z zewnątrz możecie pomyśleć, że o, jest wejście na dach, to można sobie wejść na górę. Nie, 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 na górę nie ma wejść, spokojnie. To jest tylko i wyłącznie element, który tutaj faktycznie jest, jest dla załogi. Wy siedzicie w środku pod daszkiem i może nawet dobrze, bo się nie opalicie jakoś strasznie mocno nad wodą. No i oczywiście pamiętajcie, że choroba morska na takim długim rejsie może oczywiście się pojawić. Ale dobrze, powiem wam parę ciekawostek na temat tych promów. Tutaj mamy więcej w Warszawie, bo ten prom oczywiście jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego i podobnie jak wszystkie pozostałe promy, które pływają po Wiśle w ramach warszawskich linii turystycznych, pływanie po nim jest całkowicie darmowe, niezależnie od tego, kim jesteście. Po prostu wchodzicie na pokład i płyniecie. To jest oczywiście coś, co powinno pozostać i według mnie w ten sposób najwięcej osób korzysta z tych promów, bo jeżeli trzeba by zapłacić, to oczywiście byłoby mniej chętnych, a jeżeli każdy może z nich skorzystać, to jest to niesamowicie ciekawa atrakcja turystyczna i dla mieszkańców, którzy się przemieszczają z rowerami. A tutaj dosyć dużo osób pływało z rowerami, jak patrzyłem. Też samo dojście do tych promów, znaczy do tego promu, z jednej i drugiej przystani nie jest łatwe. Od Parku Mocińskiego do przystanku autobusowego najbliższego idzie się mniej więcej 10-15 minut. To się nazywa oczywiście Park Mociński. Z drugiej strony od Białęki do Hanki od Dynówny nie jest łatwo przejść, bo jest dużo zamkniętych osiedli bezpośrednio na trasie, żeby wyjść z wału i dostać się do ulicy Odkrytej. Jak wam się to już uda, no to nie wiem, to wam się zejdzie.
za jakieś 15, może nawet 20 minut, bo tutaj jest trochę dłuższy element, gdzieś idzie do wału. Na Młocinach jest to oczywiście krótsza tarasa, no bo to jest po prostu trochę inaczej tam zorganizowane. I tak faktycznie tu się pływa. A jak pozostałe promy pływają i jak wyglądała właściwie historia? No, przeprawy promowe początkowo połączyły brzegi Wisły w trzech miejscach. Słonka, Ceper Czerniakowski, Saska Kępa, Wilga, Podzamcze, Zo i Turkawka, Noworwory, Łomianki. Promy okazały się doskonałym i szybkim środkiem transportu z jednego brzegu na drugi. A dodatkowo można było nimi przewieźć rower. Z czasem dołączył do nich czwarty, Pliszka, wzdłuż mostu Józefa Poniatowskiego do Stadionu Narodowego. Obecnie można skorzystać z tych trzech przepraw, czyli Słonki, Wilgi i Pliszki, w ramach warszawskich linii turystycznych organizowanych przez Warszawski Transport Publiczny. W pierwszym roku z przepraw promowych skorzystało prawie 29,5 tysiąca osób. W pierwszym roku, czyli w 2009 roku. Co ważne, rekordowy rok to 2018, w którym przepłynęło łącznie przez Wisłę z tych promów ponad 150,5 tysiąca pasażerów. Dotychczas łącznie, tak jak Sykut już powiedział, skorzystało z wszystkich przepraw promowych do początku tego sezonu ponad 1 300 000 wielbicieli spędzania czasu nad wodą. Także całkiem ciekawa atrakcja. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat samego promu, to jest to, że możecie na spokojnie wyjść i z rowerem, i na wózku inwalidzkim, i z psem, i z czymkolwiek właściwie chcecie, oczywiście zachowając wszelkiego rodzaju bezpieczeństwo, więc na spokojnie wejdziecie. I tu możecie zobaczyć też z drugiej strony, gdzie ten prom mniej więcej przypływa i w jakim miejscu trzeba się ustawić, aby go złapać. Od strony Białęki to dosyć łatwe, bo jest ta sama przystań co kiedyś. Tutaj jest trochę to inaczej zrealizowane, faktycznie dopływa się na plażę i stamtąd trzeba się dostać w pozostałe przestrzenie, jeżeli się chce gdzieś iść dalej, chyba że wracacie i płyniecie jeszcze raz w drugą stronę. Sama podróż, tak jak już powiedziałem wcześniej, według mnie jest całkiem atrakcyjna i warto z niej skorzystać. Jednak nie jest to oczywiście jeden minus całej tej przeprawy, o którym muszę powiedzieć, to jest to, że prom pływa tylko i wyłącznie do 31 sierpnia, ponieważ tylko do końca wakacji będzie organizowany. Oczywiście, jeżeli dużo mieszkańców będzie korzystać i będą pisane pisma, że prom mógłby pozostać, no to może pozostanie jeszcze na trochę okres dłuższy. Ale szczerze powiedziawszy, raczej wątpię, żeby to się stało, bo z budżetu obywatelskiego jest przeznaczona dokładna suma pieniędzy na ten projekt i tak będzie realizowane, aby po prostu to wszystko zrealizować, co jest w ramach tego przewidziane. No ale nie będę ukrywać, że jak będzie się cieszyć powodzeniem dużym, to może w kolejnym roku już ponownie, normalnie wróci ten prom, a nie w ramach budżetu obywatelskiego, tylko w ramach ponownie warszawskich linii turystycznych. Bo zwróćcie uwagę, że aktualnie, jeżeli chcecie znaleźć informacje na temat tego promu, to nie jest takie łatwe. Czemu? Ponieważ nie jest realizowany w ramach WTP, czyli Warszawskiego Transportu Publicznego, więc tam żadnych informacji o tym promie nie znajdziecie. Nawet nie dowiecie się, że taki prom pływa. Co jest oczywiście kuriozalne i tak to nie powinno wyglądać. Ale tak to jest. Ja osobiście miałem świetną frajdę płynąc z jedną i w drugą stronę, nagrywając ten film, chociaż to nie było miejsce łatwe do nagrywania, bo to jest długi odcinek. Nisko nad wodą trzeba latać, bo jest dużo kabli wysokiego napięcia, ale ładnie to wyglądało, no i nie będę ukrywać, że jeszcze raz chętnie się tutaj tędy przypłynę. W ramach jeszcze takiej ciekawostki mogę tutaj powiedzieć, że kiedyś te promy, które pływały bezpośrednio w tym miejscu, łącząc Bielany, Łomianki i Białękę, miały większy sens, bo kiedyś nie było Mostu Północnego czy Marii Skłodowskiej-Curie. Po prostu wtedy to była jedyna przeprawa pomiędzy tymi dzielnicami, aby nie jechać bezpośrednio dalej do kolejnego mostu. Więc wtedy trochę większa była atrakcja, chociaż cały czas według mnie to jest duże zapotrzebowanie, bo mosty mimo wszystko nie są blisko siebie, a rynek turystyczny w tym miejscu, zwłaszcza nad Wisłą, jest całkiem duży. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Co ja tu mogę powiedzieć? No, przed nami jeszcze raczej, mam nadzieję, nie jedna przeprawa promowa. I dajcie znać, czy chcecie zobaczyć filmy o kolejnych przeprawach promowych, które są realizowane w okolicy Warszawy i ogólnie przez Wisłę i przez inne cieki wodne. Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i dajcie znać w komentarzach, czy już korzystaliście i czy Wam brakowało tego promu. Ale dobrze, że już jest. Do zobaczenia. Cześć!